Środa, 4 grudnia. Godzina 14. Witają Państwa Paweł Słup i Jan Gnorowski w porannym przeglądzie prasy. Zacznijmy może tradycyjnie od okładki, która jest... No, jaka? Podobnie jak wczoraj, jest dosyć zastanawiająca, taka smutna. Smutna, zgadzam się. Nie wiem, czy to jest brak kolorów, czy ten artyzm, jednak widzę tutaj właśnie pewnego rodzaju taką, nie wiem, koncept, coś takiego. Jednak nie wiem, czy to jest coś, co mi się kojarzy z festiwalem osobiście. Powiem szczerze, że mi kojarzy się przede wszystkim ze sztuką klasy trzeciej E i moim zdaniem doskonale pasuje do konwencji. Myślisz, że zawiera lokowanie produktu? O, myślę, że zdecydowanie. Nawet wiem, kto robił to zdjęcie. Podejrzewam tylko jednego fotografa o zrobienie takiego zdjęcia. Przejdźmy może do środka. Pierwsza strona to tradycyjnie wstępniak, do którego przestania serdecznie zapraszamy. Oraz dalszy nowość ciąg, w tym roku, dalszy ciąg alfabetu. Tak, z wczorajszego. Festiwalu, tak. Co tu mamy? Mamy E, fraki, gwoździe i... Najciekawsze hating. Chyba, hating. Przeczytasz? Z przyjemnością. Hating. Niecało. Hating, znaczy może nie będziemy czytać, po prostu powiemy mniej więcej o czym jest. Hating tutaj wiadomo czym jest powszechnie, ale jest tutaj przykład hatingu w szkole imienia Tadeusza Chaskiego. Jest tutaj podana jako właśnie przykład sala numer 8. Paweł, czyja to sala? Wydaje mi się, że jest to sala pana profesora Małki. Dlaczego jest on związany z hatingiem? Zupełnie nie mam pojęcia. Ja również, nie wiem. Znaczy ja widziałem co prawda drzwi tej sali, ale uważam, że są pomówienia i brednie. Też mi się tak wydaje. Przejdźmy może dalej, bo czas na wizji kosztuje. Taśma jest droga. Co tu jest ciekawe? Pominęliśmy w sumie dużo ciekawych artykułów, takich jak zapowiedzi i tak dalej. Zapowiedzi i... Ale wydaje mi się, że tutaj przytaczanie... Każdy widz może tak sobie je przeczytać. Opowiadanie o zapowiedziach nie ma większego sensu. Tak zgadza się. Może zatrzymamy się na chwilę na tym plakacie, tak? Bo to środkowe zdjęcie to jest plakat. Tak, to prawda. Powiem szczerze, hipis wyszedł doskonale, ale... Jest jeszcze jeden mężczyzna, który wyszedł w tym zdjęciu jeszcze lepiej. Zgadza się. To jest mistrz drugiego planu. Drugiego planu, tak. Marcin? Prawdopodobnie tak. Oraz, ale w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że hippies przypomina trochę Jacka Sparrowa. Zdecydowanie, również zachowaniem. Zachowaniem, tak, podczas prób, ale myślisz, że to celowy zabieg, czy? Mi się wydaje, że zdecydowanie celowy i powiem szczerze, aparycja Karola zdecydowanie pasuje do konwencji Piratów z Karaibów. Jasne, przejdźmy dalej. Jeden z ciekawszych artykułów w tym numerze, w ogóle moim zdaniem, o cenzurze. Czyli coś, co wyjaśnia, jakim cudem na przykład sztuka drugiej F w zeszłym roku przeszła cenzurę. Tak, Asia Rudnicka postanowiła zastanowić się, pochylić się nad tym tematem. Zaprosiła do wywiadu profesor Ziębę, która odpowiada za cenzurę i przepuszczanie sztuk do festiwalu. I powiem szczerze, profesor Ziemba powiedział to naprawdę kilka ciekawych zdań. Choćby o tym, że... Co tu było w mówiąc w ogóle, jakie były okoliczności wprowadzenia cenzury, tak. Dość ekstremalne. Mhm. Gdzie to było? Gdzie to było? To było w tym, tak. W tym fragmencie. A może kilkanaście lat temu pojawił się uczeń, który zgłosił scenariusz do jednej ze sztuk Topora, dość kontrowersyjnego dramaturga. Była to sztuka awangardowa, praktycznie w całości dotyczyła tematu ekstrementów. Więc nie ma się w sumie co dziwić. Co dziwić, że została wprowadzona, ponieważ podczas pierwszych festiwali, jak przekazała nam tutaj profesor Ziemba, cenzura nie obowiązywała. Sztuki były dobierane zupełnie prawidłowo, nie było takiej potrzeby, dopiero właśnie pod wpływem tego doboru sztuki pojawiła się taka konieczność. Wywiad z konferencjerami, tak, tradycyjnie już, polecamy. Jak co roku polecamy, wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj go właściwie czytać. To nie jest wywiad, tylko bardziej opis. Tak, ale wydaje mi się, że zawiera również wypowiedzi. Wypowiedzi konferencjerów. To prawda. I moim zdaniem hit. Tak, hit tego numeru zdecydowanie. Powinien być tematem okładki. Tak, to prawda. Ciocie wymiatają. Tak. Tytuł sam sobie. Tutaj się prezentuje bardzo ładnie pani Teresa, jedna z woźnych, pani cioć u nas w szkole, razem z atrybutami. I napisem na kartce, może ciężko dojrzeć, ale jest festival. I Love Festival. Zdecydowanie piękna postawa. Warto wspomnieć o tym, że pani ciocie chyba nie sprzątają w takim razie sali numer 8. Wydaje mi się, że jest ona pomijana od dłuższego czasu. Tak, możliwe. W ich działaniach. Ale ciekawe w ogóle, jest ważne. Ciekawe jak się wypowiadają panie ciocie na temat tego, że one też w pewien sposób żyją tym festiwalem i też biorą udział w tej całej machinie, która jest napędzana przez uczniów. Bardzo, bardzo pochlebnie. Pani Teresa zauważyła jeden największy profit tego rocznego Pawła. No, nie wiem, czy największy, ale powiedziałem tak. Uwaga, cytujemy. Dostałam nawet od szefa zgrzewkę Pepsi. Na bogato. Wniosek? Adaś w przyszłym roku, Weronika w przyszłym roku powinien robić również Pepsi, powiedzieć to następnym szefom. Tak. Główne założenie. Dalszy ciąg dramatu. Dramatu. Tegorocznego. Oraz reemigracja. Tym razem autorstwa Klaudii.
Klaudii, redaktor naczelnej Gazety. Podczas 25. Festiwalu Teatralnego. Powiedziałem to zupełnie celowo, ponieważ właśnie tego, właśnie o tym jest jej artykuł. Klaudia mówi o tym, że nazywanie gazety gazetką, no tego nie powinienem mówić, jest nieodpowiednie i powinno być zabronione. Zwraca uwagę również na to, że nikt nie mówi na telewizji festiwalowej, telewizja festiwalowa. I to tak powinniśmy się nad tym zastanawiać. Powiem szczerze, że nikt tak nie mówi, ponieważ telewizja festiwalowa rządzi. Tak, Paweł? Tak, to jest prawda, ale poza tym, jak to w ogóle głupio brzmi, znaczy, telewizyjka. Ja nie słyszałem takiego słowa w ogóle wcześniej. Totalna bzdura, ale jedna osoba w tym roku już zawiodła, znaczy powiedziała źle, nie znała nazwy telewizji festiwalowej, ta została wyklęta. Był to Mikołaj Boruch, zgadza się. Telewizja teatralna, tak. Tak, że w tym miejscu wręczamy naganę Mikołaj Boruchowi za to zachowanie. Oraz komiks. Komiks jest dzisiaj wyjątkowo zabawny, polecamy, bo... Tak, nie wiem, czy będzie... Nie, chyba nie ma sensu czytać, ale zdecydowanie polecamy komiks z tego numeru. Ma przesłanie i jest bardzo prawdziwy. Dotyka rzeczy ważnych. Sekcja informacyjna zrezygnowała tym razem z szeregu betonu, zdecydowała się na jeden, ale za to naprawdę udany, sążny, konkretny. Zarówno jakość rysunku, jak i pomysł jest zdecydowanie najlepszy. To już koniec, Paweł, w takim razie czas na... Gościa specjalnego, tak, dzisiejszego numeru. Postanowiliśmy dzisiaj dokonać pewnego przeglądu artystów naszej szkoły. No właściwie jeden z artystów się poskarżył ostatnio w zapowiedzi, że nie ma za bardzo możliwości zaistnienia. Chcielibyśmy to umożliwić, tak, właśnie dzisiaj w naszym porannym przeglądzie prasy. Konkurs, tak, konkurs dla widzów w telewizji festiwalowej. Z jakiego filmu pochodzi przedstawiona melodia? Odpowiedzi prosimy przesyłać na nas facebookowe. Albo w formie personalnej. Albo w formie personalnej, tak. Nagród... Będą. Nagrody przewidujemy. Oczywiście. Uścisk dłoni, choćby uścisk dłoni, czy też... Jasia. Ja, tak, Jasia właśnie. Albo można dotknąć smyczek ewentualnie. Skrzypce to naprawdę trzeba by było a samemu później zanucić tę piosenkę, żeby dotknąć smyczek. Dziękujemy bardzo. Pięknie dziękujemy. Widzimy się jutro.